Nazywam się Mariola Solecka, mam 56 lat. Od 33 lat choruję na neuralgię. Byłam nauczycielką języka polskiego. Choroba również spowodowała to, że niestety w pewnym momencie odeszłam z zawodu. Obecnie jestem zdrowa i bardzo szczęśliwa. Choroba zaczęła się 33 lata temu, tuż po urodzeniu przeze mnie dziecka. Zaczęła się w jesienny świt, zaswędziało mnie lewe oko. Jeszcze w takim półśnie po prostu podrapałam się po tym oku. To, co się działo później przez kilka sekund, jest trudne do opisania, ponieważ ból był tak przeraźliwy, że z drugiego piętra znalazłam się w koszuli nocnej na dole. Ten ból minął. No ale od tego momentu zaczęłam odwiedzać lekarzy, od neurologów począwszy, którzy nie bardzo wiedzieli w ogóle, co mi jest. Szukali, wymyślali różne choroby i sposoby ich leczenia, nic nie dawało rezultatu. Po jakimś czasie trafiłam na neurologa, który, ponieważ to było dawno temu, więc wiadomo, że medycyna też jeszcze była na innym poziomie, ale trafiłam na neurologa, który jednak postawił prawidłową diagnozę, że jest to neuralgia nerwu trójdzielnego. Napady trwały zawsze przez około do 3 miesięcy. Zaczynały się każdego roku we wrześniu. I przez pierwszych 25 lat wyglądały w ten sposób, że przez te 3 miesiące nie jadłam, nie czesałam się, nie myłam. Moi rodzice, ponieważ może dlatego też, aczkolwiek pewnie głównie dlatego, że są rodzicami, ale i lekarzami, zaczęli szukać pomocy wśród swoich znajomych, no i trafili na neurochirurga z poznańskiego szpitala, który zaczął mi robić blokady alkoholowe, 100% alkoholem prosto w nerw. Blokady te były, ja w ogóle kiedy o tym mówię, to po prostu to jest taki horror, który wraca i chyba który zostanie zawsze ze mną. Blokady były straszne, no ponieważ to wiadomo, że to bez żadnego znieczulenia ta blokada rozwalała ten nerw. Choroba również zaważyła w ogóle na różnych momentach całego mojego życia, bo mówię, ja nie mogłam jeść, ja całymi miesiącami, już ten strach przed tym bólem, to nie było coś takiego, że to znikało tam sobie w tym listopadzie, a ja oddychałam, bo to w zasadzie żyje się tak, że człowiek cały czas boi się i nigdy nie wie tak naprawdę, w którym momencie ten ból powróci. I tak szukałam i szukałam między łykaniem tych tramali okropnych, amizepin, później weszła ta gabapentyna, która już niby jest nowocześniejszym środkiem. Do tego oczywiście dochodziły leki wszelkiego rodzaju antydepresyjne, ponieważ były już takie momenty, że no co tu dużo mówić, nie chce się żyć, no bo to nie jest życie. No i pewnego dnia, tak szukając w internecie, natknęłam się na centrum Gamma. Przy czym muszę powiedzieć, że również miałam jedno wcześniej spotkanie z profesorem Ząbkiem, jeszcze kiedy Gamma nie istniała w szpitalu brunowskim, profesor Ząbek mnie przyjął. No i również wyjaśnił mi, że no, neuralgia jest taką chorobą, jaką jest i za wiele tutaj jeszcze w tamtych latach nie można było pomóc. No i właśnie nagle to światło nadziei, Centrum Gamma. Jest możliwość skierowania od lekarza rodzinnego, a więc refundowanie poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. No nie powiem, oczywiście mi to ulżyło. I przyjechałam. No i muszę powiedzieć, że naprawdę chylę nisko czoło przed doktorem, ponieważ była to pierwsza osoba, która wiedziała, na czym polega cierpienie pacjenta chorego na neuralgię. Na zabieg czekałam chyba 2 tygodnie. No i znowu kolejny tutaj przeżyłam niesamowicie. Jakoś tak stwierdziłam, że po prostu jest tutaj w tym centrum takie humanitarne podejście do człowieka. Przyjechałam na ten zabieg o 6 rano.
No i oczywiście tam spotkanie, najpierw rozmowa. Pan doktor przedstawił mi całą procedurę, jak ten zabieg będzie wyglądał, ponieważ wiedziałam, że to nie jest przecież zabieg w narkozie, więc no, miałam pewne obawy. I właśnie podejście doktora, że pacjent nie może cierpieć, więc trzeba złagodzić mu to cierpienie poprzez podanie odpowiednich leków. No powiem szczerze, że już był dla mnie szokiem, że jest ktoś, kto pomyślał, ta kobieta przeżyła dużo, więc dlaczego ma więcej? No i sam zabieg, jak opowiadałam to znajomym, proszę Państwa, to ludzie mi nie wierzyli. No wiadomo, założenie ramy, potem rezonans, gdzie ja mam klaustrofobię i na przykład wjazd do rezonansu już jest dla mnie tak potwornym problemem. Tu takiego problemu nie ma, ponieważ pozwolono w trakcie badania zrobić przerwę. Cały czas poza tym przy mnie ktoś był, co naprawdę chciałabym, żeby ludzie to widzieli, to jest bardzo istotne, że się czuje tego fachowca, który po prostu jest i czuwa nad tym wszystkim. I chciałabym tutaj podziękować, bo nigdy nie miałam, wszystkim pielęgniarkom, bo naprawdę ich troska o takie prozaiczne rzeczy, typu jedzenie, picie po zabiegu, typu przykrycie kocem, żeby nie było zimno. I cały czas to czuwanie lekarzy, którzy robili ten zabieg bezpośrednio i pośrednio, naprawdę dla chorego człowieka miało ogromne znaczenie. Największe znaczenie ma dla mnie to, że półtora roku prawie, rok i 3 miesiące, jestem zdrowa, wolna od leków. I co najważniejsze, nie jestem już na skraju przepaści. Mam światło w tunelu i tym światłem jest centrum Gamma, do którego w razie czego, w razie godziny W, wrócę, zrobią mi znowu zabieg i znowu jakiś kolejny czas będę miała przed sobą. Spokojnego, normalnego życia. A co by chciała Pani powiedzieć innym chorym właśnie na neuralgię? Że centrum daje nadzieję, że centrum Gamma niesie ulgę i żeby ci ludzie po prostu wiedzieli, że jest takie miejsce, w którym są fachowcy, którzy wiedzą, jak im pomóc. I to właśnie, tą pomoc przynosi tu centrum Gamma w Warszawie. Dziękuję.